Zapraszam Was serdecznie do pomysłowego kufra. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką kartkę. Być może będziecie chcieli podarować ją dziadkowi na zbliżające się jego święta. Karteczkę otwieramy, zdejmując pasek i odchylając poły marynarki. W tym miejscu możemy napisać swoje życzenie. Zapraszam na tutorial. Teraz, żebyście lepiej wszystko widzieli, ustawiam kamerę na stół i swoje ręce. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widoczne. By nie tracić czasu, przygotowałam sobie już wycięte niektóre elementy. Główna część naszej kartki tym razem będzie w kolorze cappuccino. Koszula, czyli ta część wewnętrzna, będzie jak w przykładzie biała. Jak widzicie, kartka, która będzie naszą koszulą, musi być troszkę mniejsza. Duża kartka ma wymiary 17 na 12 cm, a więc mała kartka musi mieć wymiary 16 na 11. Teraz chyba najtrudniejsza część całego naszego robienia kartki, czyli złożenie jej tak, żeby uzyskać właśnie takie otwierające się poły, które będą równe. W tym celu dzielimy naszą kartkę na pół. Jeżeli tu mamy 17 cm, to połowa jest 8,5. Bardzo delikatniusio zaznaczam ołóweczkiem, gdzie jest 8,5. To jest środek całej kartki. My chcemy, żeby w tym miejscu właśnie spotykały się poły naszej marynarki. To jest dokładnie to miejsce. W tym celu będziemy wkładać naszą kartkę tak, żeby spotkały się dokładnie w tym miejscu. Dobrze, najgorsza część zrobiona. Otwieramy sobie karteczkę. Teraz zrobimy właśnie te poły kołnierzyka. I teraz zamykam swoją kartkę. Próbuję to zrobić tak, żebyście dobrze widzieli. I odginam. Zaprasowując paznokciem. Tak wygląda w tej chwili moja marynarka z koszulą. Zabieramy się do dalszej pracy. Ze względu na to, że w głównym filmie mało było widać, w jaki sposób wycinam tę kieszonkę i muszkę, pokażę Wam to jeszcze raz w zbliżeniu.
kieszonka gotowa. A więc ze spokojem mogę ją już przykleić. Świetnie. Teraz pora na guziczki. Guziczki wycięłam z czarnego papieru przy pomocy takiego oto narzędzia. Dobrze wyglądają 3 guziczki. Zróbmy teraz nóżkę. Muszka jest gotowa. Z tej części, którą odcięłam, wytnę sobie jeszcze takie kółeczko, które będzie robić za wiązanie muszki. Ostatnie, co nam zostało do zrobienia, to pasek, którym zamkniemy naszą kartkę z muszką. Żeby zrobić taki pasek, potrzebujemy kawałek czarnego papieru. Mój ma wymiary 21 cm na 1 cm. Jak robimy nasz pasek? Podkładamy go sobie z tyłu naszej kartki i zaginamy. Sklejamy końcówki, które się ze sobą spotykają. I gotowe. Tak właśnie wyglądają kartki, garnitur z koszulą i muszką przewiązany paskiem. Taką kartkę możecie podarować swojemu dziadkowi albo innemu mężczyźnie, któremu chcecie złożyć życzenia. Jeżeli Wam się podobało, poproszę o łapki w górę, plusiki na G+ie. Możecie zostawić też miły komentarz. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej, wejdźcie na moją stronę www.pomysłowykufer.pl, zakładka Galeria. Tam znajdziecie inne filmiki. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam też na warsztaty. Do Poznania. Możecie mnie znaleźć też w okolicach.